Nawet hik jest od Czukasza? Boże, przecież ja nigdy nie nadrobię tego tygodnia. A czy nawet hik jest... legit? Witam wszystkich widzów. Witam serdecznie. Witamy was serdecznie. Mam zaszczyt gościć u takich wybitnych młodych, aspirujących meneli. Nie kurwa pały. Ale jeszcze na bomba jest na napierdnięcie. Wyglądają jak dwa zjebów. Ja pierdolę, ale melina. Kurde, ty wózkę piję, ale mówisz to red. Lej tą wózkę, kmo. Większość zawodników wyglądało jakby wstrzykiwali sobie etanol. Sugerujesz, że tutaj było coś... Nie próbowałem. Dłuj trener Dubiela mówi, że Dubiel pytał się go o sterydy. Czy zbyte mięśnie to syntor? Zobacz. Ujma. Ja wziąłeś mojego pizza? To za plaster? A heroinka była wstrzykiwana. Mamy tutaj grupkę narkomanów. Dobrze trafiłem? To jest to, co chciałeś, żeby tu było. No, jak wieka na trupa. A ta sisza to można czy nie? To można. Dawa, ziomek, zajaramy. Dużo dymów generalnie. Generalnie lubisz jarać? Zajaram, bo to pewnie, że jaram. Co to było? To Jan Klausia. Dobra, może ja będę tym głosem rozsądku. Nie palcie dzieciaki, zobaczcie, co mi się stanie, kurwa. Tak miałam, też tak miałam. Zacząć wyprany, do późnej nocy gadam z kurwami. Pewnie, kurwa, chcesz zostać życiową pizdą, to tak zrób. No. Jakie wartości według ciebie jako pierwsze powinno się przekazać dziecku? Wartość dobrego towaru. To bardzo idzie jak czyste kilo. 1 kilo. Kilogram proku, 5 ropęgi, koka, mefedron, kryształ i tabletki. Weźcie jakieś kwasa, chłopaki. Jak to z tymi substancjami w ogóle? Jak zaczyna się kupowanie nielegalnych substancji? Jeśli masz sztukę kryształu, to żeby nie płacić za to więcej niż 5 dyr. Jesteś warta tyle? Tam są niebieskie sygnały, to znaczy, że trzeba spierdalać. Ijo, ijo, jadą kilo, ijo, ijo. Ty ps, jadą, hał, hał, ps, jadą. Wy mieliście zgłoszenie, że co, że ja jestem pod wpływem narkotyków? Halo, policja. Sykujący Mercedesem o takich numerach jest pod wpływem narkotyków. Jebać kapusi, niech te kurwy dusi pyta. Policyjny kurwie. Zawsze kurwo mordę. Jakie miejsce w twoim życiu zajmują używki i dlaczego są najważniejsze? Biała dieta, widzowie. Wszystko dzięki mefedronowi, to jemu zawdzięczam swój glow up. Ale że co, brałeś? Nie będę ukrywał, przesadziłem z mefedronem. Z tym waleniem wiem, przesadzam, ale co zrobisz? Czy wiesz, że ta przyjemność jest chwilowa, a konsekwencje są całe życie? Mam tego świadomość, widać to idealnie po tobie. Ja dopiero ostro narkotyki biorę od 8, więc jeszcze mnie nie przeorały. To co, ja czwóraka zeżarłem, kurwa, co to jest? Jestem mefedroniarzem. Kurwa, masz. Ktoś mi się nawciągał przed wywiadem. Tak, wcale, że nie. Nie, to ci wierzymy, no. Jestem to widać, to widać. Wcale nie kłamie. Śpisz, widzę to z twych średnic. Ramadan jest, proszę pani, ja jestem od 2 tygodni trzeźwy. Czyli musiałeś się wziąć za siebie potężnie. Teraz jest git, no. Akurat mam nowy sposób, dietę cud. Chud, bo zacząć spać? Jest dieta w kratkę. Jeden dzień jesz, drugi dzień nie jesz. Ogólnie jest przysłowie. 7 ćpania, 5 kilo mniej. Żart. Nie, poważnie, no tak, jadłem ostatnie miesiące, no i... Przyszedł pan Murashinow do cementowy. No, ja mam pójdę elektryka i prąd nie tyka. Dobra, sypcie tutaj. Gdzie jest taka melina? Ale spójrzcie, no dobra. Katar masz chyba? Nie, chuja w guzi, dlatego tak sypenie i mówię, jakbym się dławiła. No dobra, jeszcze dam troszeczkę drugą dziurkę, ale to troszeczkę, tylko troszeczkę tak, żeby liznąć tematu. O kurwa, nie! Wyglądam, jakby mi coś się spuścił, chowa na cyt. Pozdrawiamy Czukasza, tak. To na pewno dostanie. Czukasz to jest taki, że jak on wbije na Twitch chat kogokolwiek, to mu robią laskę. Jak to zrobić? No tak, patrz. Płacisz? No zrobiłem. Chyba Czukaszek, cycuśka ci pokażę. Wszystkie moje wersy dedykuję moim słodkom. Pokazuję. Prawda. Nie, widziałeś kiedyś dziewczynę nago? Normalnie, ale jak się bawi. No. Po co kłamiesz, jak jesteśmy w kościele? Pojebało. Zaczyna się msza, patrzymy. Jakie dupeczki przychodzą nowe. O mój Marlborazie, wyruchaj mnie. A to parafia się rozwija, rodzina przychodzi taka nowa. Takie no przyjdzie. Zobaczycie zaraz. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dawać bojówka Chrystusa. Przyszła, kurwa, no jak na 9 lat. No i taki przyszły chuj. Jedziemy z kurwami. Weź kiedyś dziwki, zapytaj matkę, kurwa. Dziewczyny pracujące na rok, bycia kurwy możecie się zmienić. Możecie być mniejszymi kurwami. Jak myślicie na 500 zł, to się przybliżamy.
było na Twitch? Bana na Twitchu mają? Dziwne! Ciekawe za co był ban. Może ban był niesłuszny? Gdzie moja Staśko? Dobrze, ale cały dzień bym był cycki! Dobra, pokażę się ta buba. No i to rozumiem! Skurwysyny się patrzą, co to za bandy dwóra. Auto prowadzi muzyk, obuszony w podwórę. Zostawiać się dziewczyna? Dźwigałem się podczas minety, a coś w tym dziwnego? Baba cię opuściła? Masz tylko kumpli, wreszcie wróciłeś kurwa do żywy. A oblocisz? Zawsze jak widzę nową dziewczynę i się zakocham, to wydaje mi się idealna, że ma mięciutkie cycuszki, lupeczkę i ma pachnącą cipkę. Też tak macie? Panie dłuj, nie? Spytaj się, czy ma chuja czy pizda. Co to w ogóle jest za prostackie myślenie? Podejdź do... No Franie, jak się okazało... Kto wysłał tego sota wcześniej? Mógł pytać! O niej, zapytaj się. Przepraszam? Nie mam może jakichś majtek jadalnych w formie słodyczy? Nie. Mogę ci włożyć palca w cipę. Ja będę chlapał z 30 sekund. Kto wyda? Można zgwałcić i nie przebić błony. Tak, można, można. Jak możesz kurwa usta... O kurwa. Sprawiedliwość, przemoc cielesną, kurwa, rób mi loda! A czy gała to jest seks? Tu są, słuchajcie, dwóch facetów, którzy wymyślili Twitcha. Naprawdę, jak na to wpadliście? Siedzieliśmy w domu i mówimy, Wojtek, on ci pałę opierdolił, tak mówię do niego, nie? To było takie piękne. I co jeszcze o tym już robiliście? Seks. Matko święta, jestem taki sexy. Sexy. Chyba nie dużą chuja, też mam dużego. Pokazać putasa, czy będę mógł? Akurat to mogę zagwarantować. Pokażę dupę, pokażę dupę. Sprzedam ciało. Bardziej podnóż. Jeszcze bardziej. Jakaś baba, znowu jakaś baba. Jakby nie baba, ale znany z tego, że dupą świeci. Do góry dupę! O ta. Naprawdę na Twitchu można konia zwalić. A wiem panów, którzy uprawiają czynności. Jak zamkniesz oczy, słuchasz tych odgłosów. O co chodziło? I teraz możesz walić. Dzięki. A Janek, drapisz mnie. A propos worków. Golisz czy nie? Golcie włosy łonowe, bo optycznie zwiększają przy rodzeństwie. Kontynuując. No wiadomo, czasem trzeba. Worki ogolone czy nie? Ogolone. Czad, golimy. A jaki żel stawiam włosy? Na sok z pizdy twojej matki. To znaczy, że jesteś pizda. Sklej pizdę, halo halo, dzwoni butapren. Ciebie zakleili. Ale to ty dzwonisz. Ale zajebiste życie. Siedzę rozjebana. Zarabiam sobie kasę. Jak jesteś streamerem, to jak, tak jakbyś kurwa robił burgery w maku, rozumiesz? Ech, ciężko jest być streamerką w dzisiejszych czasach. Ja pierdolę. Streamujesz dla pieniędzy czy dla widzów? Jak ty hajs dostajesz za siedzenie na piździe, a twoja stara dostaje hajs za siedzenie na chuju i kurwa nie masz do tego problemu. Streamuję po to, żeby twoja matka w końcu weszła na streama, a potem żebym ją walił co noc szmatę w dupę, rozumiesz? Nic ci kurwo nie życzę, bo i tak nic nie osiągniesz w życiu śmieciu. Nie masz tych, co nie wierzyli. Czyli jebać twoją matkę i babcię, twoje ciocie, twoją siostrę, Disa i papieża. Dziękuję wszystkim, JD! JD? Autentycznie jest impreza na tym. To jest taka impreza, że każdy siedzi na krześle. Ja pierdolę, ale zabawa! Jak wypuścili techno, na techno wszyscy tańczyli, nawet my. Buje to moc ponad panem całą noc. Jao! Ja wam w kurwę za...
zazdroszczę, że wy możecie mnie oglądać, nie? Że wy żyjecie w tym samym czasie co ja. Wyobraźcie sobie, żeby twój stary się w starą spuścił 10 lat później. Nie zobaczyłbyś na żywo mojego prime. Wszyscy skoczą i drą biznę! W moim mieście się kręci biznes! Bogo! Łukasz, ty masz dobrą pozycję, jesteś trochę cringe'owy, ale to każdy jest cringe'owy. Podobało się? Dziękuję bardzo, starałem się. No! No. Ja też was kocham, widzowie. Tak tego nikt kurwa nie oglądał, wypierdalać. Wy jesteście chujowi, nikt was nie ogląda. Chuj w nas. No spoko.